Nasz WF wygląda tak, że wchodzimy tutaj na halę, dostajemy piłkę, rozkładamy siatkę i po prostu gramy, tak? I każda lekcja wygląda tak samo. Mnie na przykład ciągnie do sztuk walki, bo chcę poznać nową kulturę, a nie tylko piłka nożna, siatkówka. Dzieci traktują na WF jako obowiązek, a tutaj przychodzą z własnego wyboru. Na przykładzie kumulacji aktywności, który wydaje mi się bardzo fajnym pomysłem, jest to, że te dzieci nie wiedziały, wiedziały, co to jest karate, no bo oglądają filmy. Jedno drugiego się wstydziło. Natomiast jak zrobiłem spotkanie przy ogólnej pomocy dyrekcji, że przyszło mi tutaj około 200 osób, gimnazjalistów, jak zacząłem opowiadać o swoich osiągnięciach, o tym, kim jestem, bo przecież nie znali mnie, jestem zawsze na zajęciach pozalekcyjnych, to mnóstwo ludzi było zaciekawionych i nie wiedziało nawet, kto ja jestem i tak dalej. Dlatego tyle osób się zapisało. Musubidachi. Rei. Seiza. Zainspirowało mnie sam Bruce Lee, Wejście Smoka. Po tym filmie właśnie zacząłem szukać treningów karate. Znalazłem i od początku lat 80. zaczęła się moja przygoda z karate. I trenuję już 30 lat. Wspólnie z kierownikiem i prezesem w klubie zdecydowaliśmy, że wystawimy akces właśnie tej szkoły w Miękini, ponieważ jest to dobry pomysł, gdyż to jest szkoła podwrocławska. Dzieci w niej nie mają aż tak dużo atrakcji jak w mieście. Chociaż prowadziłem tutaj zajęcia wcześniej karate, natomiast z gimnazjalistów było bardzo, bardzo mało i to wydawał się bardzo ciekawy pomysł. Równowaga. Dostaliśmy wiadomość od pani dyrektor naszej szkoły, że jest właśnie przeprowadzana taka kumulacja aktywności i mamy trenera, który chętnie by nas poprowadził, że wybrali. No i zgłosiło się kilkanaście osób i tak zaczęliśmy naszą przygodę z karate. Treningi zaczęły się od października, było dużo chętnych, jak widać są, przychodzą, treningi są dobre, fascynujące, można się zainteresować tym naprawdę. Nadgarstki. Ćwiczyć karate może praktycznie każdy. To treningi weryfikują, kto się bardziej nadaje, kto nie. Jak wiemy, że jedna osoba jest zdolniejsza, ma większy talent, druga mniejszy. Natomiast ciężką pracą dochodzimy do pewnych osiągnięć. I tak jak jest to czasami, że jedno dziecko szybciutko łapie wszystkie elementy, ale natomiast pochodzi miesiąc czasu i mu się znudzi, a komuś, komu przychodzi to bardzo trudno, jest wytrwały, ćwiczy rok, drugi, trzeci, piąty i zostaje w tym karate i ma osiągnięcia. Więc to wszystko zależy od charakteru młodego człowieka. Dwa. Trzy. Raz. Trzeba być i surowym, i miłym, natomiast ta surowość zawsze polega na tym, na groźnej minie, no i niepozwalaniu sobie na jakieś głębsze dyskusje. Z tego względu, że dyscyplina jest potrzebna, ponieważ jest większe bezpieczeństwo na treningu. Jeśli dzieci zaczną biegać każdy, gdzie sobie będzie chciał, no to może nastąpić jakaś przewrotka czy zderzenie, czego bym chciał uniknąć. No. A poza tym samo karate to jest filozofia i szacunek do, nie powiem już do mistrza, ale do starszej osoby, powinna być nauczona, tak? Jak ktoś ma żółty pas i pomarańczowy, a ktoś ma czarny, więc musi być nauczony tej relacji, że zawsze należy się kłaniać starszemu. Czy mówić dzień dobry, to jest obojętne, bo to jest wszystko to samo. Kara mnie nie rusza, nawet jak podchodzę, musi trzymać dystans i wraca, dopiero sygnał ręki i już wejście. Hop! I odchodzi, i przychodzi, i odchodzi, hop! I we mnie wejście, hop! Dobrze? Ty, hop! Praca z młodzieżą jest trudna, ale też bardzo ciekawa i dająca dużo satysfakcji. Przykładem jest to, że przychodzą czasem do mnie dzieci czy młodzież trudna, nadpobudliwa, niegrzeczna, chcą ćwiczyć karate, starają się dyskutować, nawet się szarpać z trenerem.
jest to trudne, nerwowe, czasami ciężko jest wytrzymać i trzeba to odcierpieć, bo wiadomo, że tylko kwestia rozmowy wchodzi w grę. Natomiast staram się jakoś zaciekawić na tym treningu. A najlepszym efektem tego jest, jeśli to dziecko wytrzyma i po kilku latach kłania mi się z trenerze, albo mama przychodzi i mówi: panie trenerze, pamięta pan, jak to na przykład Adrian 4 lata temu się zachowywał, a jak się teraz zachowuje? I mi dziękują. To jest bardzo miłe. Ale to jest też coś nowego dla nas. Coś takiego, czego nigdy nie... Na WF-ach nie można na przykład karate ćwiczyć, a tutaj jest coś takiego nowego. Na przykład nie siatkówka, piłka nożna, czy coś takiego, tylko właśnie coś, czego na co dzień nie mamy. I to jest właśnie fajne i to nas interesuje, tak zaciekawia. Okej, okay. Praca na nogach obydwu osób.